Dobry wszystkim, Waldek, kanał Fotomix. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić w podróż do jakże lubianej przez Was serii, a mianowicie będziemy zmieniać kolorystykę zdjęć. Dzisiaj zaproponuję Wam coś takiego jak zmatowienie, lub jeżeli będziecie chcieli, to nadanie takiego większego nasycenia barwom, takiej głębi czernią także wszystko zobaczycie na tym tutorialu. Jeżeli ktoś jest tutaj pierwszy raz lub przypadkiem zabłąkał się w czeluściach YouTube'a i interesuje się fotografią lub ogólnie edycją zdjęć, Photoshopem, to zachęcam do wciśnięcia suba, dzwoneczka i będziecie powiadamiani o wszystkich moich filmach, jakie wypuszczam na kanale. I jak Powiedziałem, dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym efektem, który spowoduje, że wasze zdjęcia będą wyglądały naprawdę świetnie. Jest to dosyć znana metoda, podejrzana u profesjonalnych retuszerów, także będziecie mogli sobie sprawdzić ją na swoich zdjęciach. Nie powiedziałem tego podczas samego samo łuczka samego tutorialu, że jest w nim ważna, bardzo ważna rola tego jaka warstwa jest pierwsza, a jaka jest druga, a jaka jest trzecia. Także zachowanie tych po prostu proporcji, jeżeli chodzi o ustawienie warstw jest bardzo ważne. I nie przedłużając zobaczcie jak można świetnie Zmienić zwykłe zdjęcie w magiczne zdjęcie. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jak widzicie, zdjęcie tutaj jest całkowicie poprawnie wykonane, ale chciałbym pokazać, jak zmienić jego klimat i poprawić kolorystykę, jeżeli w ogóle tutaj można mówić o czymś takim, bo. Wiele osób powiedziało, że to zdjęcie jest ok, jednak akurat pasowało mi do tej zmiany kolorystycznej, którą będę chciał Wam przedstawić. I pierwszym krokiem, który wykonamy, jest przejście do warstw wypełnienia i wybranie opcji barwa nasycenie. Tutaj na razie z suwaczkami nic. Nie robimy, zostawiamy tak, jak jest. Jedyne co, to zmieniamy rodzaj tej warstwy z normal na pomnóż. Jak widzicie, zaciemniło nam całe zdjęcie. Tak działa właśnie opcja pomnożenia. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć o właśnie tych wszystkich rodzajach, napiszcie na dole. A przygotuję po prostu samouczek, tutorial, film, w którym przedstawię Wam po kolei, co, co wykonuje każdy ten rodzaj warstwy, żebyście, jeżeli nie wiecie, żebyście się dowiedzieli. I teraz zamknę tą warstwę na razie, bo to jest podstawa do naszych prac. Następnie przejdę jeszcze raz do warstw wypełnienia. I wybiorę jasność, kontrast. I tutaj bardzo ważną rzeczą w tej chwili, bo zaraz Wam pokażę, teraz podnosząc jasność, jak widzicie, dzieje się coś takiego niezbyt fajnego po tej naszej zmianie barwy nasycenia. Ale jeśli zaznaczymy, zaznaczymy opcję użyć dziedziczenia, i teraz, czyli zafajkowujemy tutaj te, Okienko, i teraz zrobimy. Zobaczcie, całkiem inny efekt nam wychodzi, i możemy teraz rozjaśnić. I ktoś by mógł powiedzieć, o, A tam przecież zrobiliśmy to samo co było wcześniej, czyli tak de facto na tym tak to wygląda w tej chwili. Ale chwila, 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 chwila wszystko w swoim czasie. I tutaj, jeżeli byście chcieli mieć zdjęcie wyprane, to możemy ująć kontrastu, jeżeli Bardziej kontrastowe, to możemy tego kontrastu tutaj dorzucić. To wszystko w zależności od tego, jaki charakter będziecie chcieli uzyskać, zobaczycie później ten cały efekt końcowy i co będzie można właśnie zrobić dzięki temu edytowaniu właściwie w ten sposób zdjęcia. Ok, czyli mamy mniej więcej tak ustawione te opcje jasności i kontrastu, i możemy sobie. To teraz zamknąć, i teraz przechodzimy do warstwy barwa. Nasycenie jeszcze raz ją otworzymy. I teraz zobaczcie, co nam tutaj będzie się działo. A mianowicie, przerzucając barwę, pięknie zmieniamy nasze zdjęcie. Tak samo możemy dodać saturacji, jeśli. Przejdziemy tutaj do menu, możemy każdy kolor z osobna sobie edytować lub kliknąć na tą łapkę tutaj, jak widzicie, ona się wciska. I teraz, najeżdżając na jakiś dowolny, na przykład ten zielony, listek, dostajemy, jak widzicie, tutaj przestrzeń barwną, w której będziemy działali, w której jest ten liść, i możemy zmieniać tylko. Tą daną część kolorystyczną, czyli te widmo, można tak powiedzieć, i tak samo tutaj z saturacją możemy się bawić, dodać, ująć w zależności od tego, jak chcemy. Jeśli byśmy chcieli na przykład przenieść troszeczkę tą naszą kolorystykę, to zobaczcie: przenosząc, zmieniam całkowicie też i. Wygląd tego zdjęcia. Można oczywiście to przesunąć, wtedy obszar tego koloru będzie nachodził na inne kolory i będziemy tym właśnie ustawieniem ingerować także w inne kolory. Dlatego zabawa tutaj jest niesamowita, jeśli chodzi o to. Jak widzicie, możemy każdy dowolny sposób tutaj. Zedytować i pobawić się tymi wszystkimi kolorami. Na przykład chcemy czerwony, to możemy tutaj dorzucić czerwonego lub go troszeczkę stonować, i tak to wygląda. Zobaczcie, jak już było przed i teraz jest po. Całkowicie inny wygląd naszego zdjęcia, całkiem inny klimat tego wszystkiego daliśmy z takiego wesołego już taki troszeczkę nostalgiczno dramatyczny, ale jeszcze możemy to sobie zedytować, kliknąć na warstwy wypełnienia i stąd wybrać kolor selektywny. I tutaj, no, nawet jesteśmy na kolorze czerwonym i możemy, zobaczcie, poprawić na przykład te różyczki. Na tym zdjęciu, żeby były takie bardziej. O, jak kolor ich zmienić, także wszystko można tutaj sobie wykonać. Przejdę jeszcze na przykład do tego zielonego. W zielonym też możemy delikatnie pozmieniać te ustawienia. O, proszę bardzo. Tak i zrobiliśmy dosyć. Ciemną zieleń, aż troszeczkę może w niektórych miejscach w niebieski wpadający. I zobaczcie zdjęcie przed, i zdjęcie po. Jak można w szybki sposób zmienić całą kolorystykę i jeszcze poprawić to, wedle siebie, te wszystkie kolory, które mieliśmy na zdjęciu. Może jeszcze pokażę to tutaj. Mam przykład całkowicie innej kolorystyki i już nie będę po kolei tych robił warstw tylko po prostu zaznaczę wszystkie narzędzie Move Tool ciak, przeniosę puszczam i mamy tutaj jak widzicie już nawet z takimi samymi ustawieniami i już nam tutaj zmiany przeprowadziło możemy wejść w barwę nasycenie i tutaj sobie Dostosować lub zmienić tak jak wcześniej. Dajmy na to czerwony i sam czerwony elegancko sobie pozmieniać. Jak widzicie, tutaj jest zabarwiona bardzo mocno skóra, więc możemy po prostu ciach najechać na skórę. I teraz proszę bardzo, wszystko ładnie, pięknie, skórę żeśmy. Już wyrównali. Teraz wystarczy przejść do koloru selektywnego i tutaj też się pobawić. W tym wypadku chyba magento, bo mamy takie fioletowe, te kwiatki, i możemy sobie, jak widzicie, też pozmieniać te wszystkie ustawienia. Wszystko według tego samego schematu, który robiliśmy na tym właśnie zdjęciu. I w tej chwili po kilku ruchach. Zdjęcie przed i zdjęcie po naszych pracach. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem wielu osobom tym tutorialem w zmianie kolorystycznej, w dodaniu takiego, jak to mówią, tej końcóweczki na tym zdjęciu, że wszyscy będą patrzyli. A nikt nie powie, że kolory są albo wyprane, bo jeżeli są zmatowiałe, to jednak one nie będą takie jak, jak wyprane te kolory, tylko będą miały ładny, ładne odcienie, ładną kolorystykę, a tylko delikatne zmatowienie, jak widzieliście tutaj suwakiem kontrastu, który później w, tym, w pierwszej warstwie barwa nasycenie pięknie działa. Oczywiście, łapka w górę, jak się podobało, i wciśnijcie subika, jeżeli ktoś nie wcisnął. Komentarze, komentujcie, naprawdę bardzo miło mi się czyta wasze komentarze, a zwłaszcza komentarze tych, którzy już standardowo piszą do mnie, to niezmiernie miłe jest dla mnie. Dlatego zachęcam do pisania i zachęcam do subskrybowania i oglądania. Na dzisiaj. To już koniec, dziękuję za jeszcze raz obejrzenie i pozdrawiam do następnego spotkania w następny poniedziałek, cześć.